Hej, cześć, witajcie, z tej strony Zmasło. Nie tak dawno temu na moim kanale sporo opowiadałem na temat karty graficznej L9390. Oczywiście była to starsza karta graficzna, bardzo się grzała. Najpierw próbowałem na niej ugotować omlet i wyszła mi jakaś jajecznica. Potem jednak pokazałem wam, że ta karta graficzna nawet po dziś dzień radzi sobie bardzo dobrze w grach. I tak zacząłem się zastanawiać, bo R9390 to jest karta mniej więcej z roku 2015. W czasie swojej premiery można było ją dostać za około 1500 zł. I zacząłem się zastanawiać, jaką kartę graficzną ze stajni AMD możemy dostać dzisiaj, po 5 latach, właśnie w podobnej cenie. Więc dzisiaj zrobimy sobie takie porównanie Radeona R9390 z kartą Radeon RX 5600 XT, bo właśnie mniej więcej w takich cenach możemy znaleźć ten śliczny model karty graficznej XFX, który posłuży mi do dzisiejszego porównania. Postawmy sprawę jasno, ja doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nowsza karta rozkwasi staruszka i będzie mocniejsza praktycznie w każdym tytule, ale właśnie o to chodzi, żeby sprawdzić, o ile takie karty graficzne będą mocniejsze i ile możemy zyskać, gdybyśmy zdecydowali się na upgrade. W dzisiejszym filmie w pierwszej kolejności powiemy sobie kilka słów na temat samych kart graficznych, które będę porównywał. Sprawdzimy wydajność w grach, a także sprawdzimy ciekawe funkcje, które możemy znaleźć w sterowniku kart AMD i oczywiście omówimy kulturę pracy tej karty graficznej. Radeon R9390 jest w wydaniu od Asusa. Jak mówiłem wcześniej, ta karta jest z okolic 2015 roku i jest wyposażona aż w 8 GB pamięci VRAM i szczerze mówiąc całkiem nieźle radzi sobie po dzień dzisiejszy w wielu grach. Radeon 5600 XT z kolei jest to model od firmy XFX, konkretnie model THIC 3. I szczerze mówiąc, design tej karty bardzo mi się podoba. Nie ma tutaj żadnych diod RGB, ta karta jest po prostu schludna i moim zdaniem wygląda bardzo estetycznie i najzwyczajniej w świecie może się podobać. Ale popatrzcie, jaka ta karta jest długa. Jest to chyba najdłuższa karta graficzna, z którą miałem styczność. Jest nawet dłuższa od RTX 2080 Ti. No, za to jest wprawdzie dość cienka. Ma 3 wentylatory 100 mm, wymaga zasilania 8+6 pin. Zegary Boost producent deklaruje, że dobijają do 1750 MHz, co ja po moich testach mogę potwierdzić. No i warto tutaj sobie wspomnieć o tym, że jest również opcja dwuwentylatorowa tej karty. No a sama karta ma 6 GB VRAM-u. 6 GB, czyli o 2 GB mniej niż Radeon R9390, jednakże warto zaznaczyć, że pamięci w tym nowszym Radeonie również są nowsze, bo jest to już standard GDDR6, no i po prostu te kości są szybsze. Zerknijcie jeszcze proszę na platformę testową, żebyście wiedzieli dokładnie, jakich części użyłem do dzisiejszego testu, no i lecimy z testami w grach. Tradycyjnie już zaczynamy od Counter-Strike'a Global Offensive, który jest grą, która bardzo mocno korzysta z wysokiego taktowania procesora, więc tutaj karta graficzna nie ma aż tak wysokiego znaczenia. No i rzeczywiście, gdy porównamy sobie wyniki z obu kart, no to można powiedzieć, że różnice są w granicach błędu na poziomie kilku klatek na sekundę. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku Wiedźmina 3 na ustawieniach Uber. Tutaj w Nowigradzie nowszy Radeon totalnie miażdży staruszka, uzyskując wynik na poziomie 108 klatek na sekundę. Przechodząc do miejsca, które jest bardziej wymagające graficznie, sytuacja również się powtarza. Nowszy Radeon uzyskuje 84 klatki na sekundę średnio, starszy zaledwie 47. Shadow of the Tomb Raider na ustawieniach najwyższych korzysta z DirectX 12. W przypadku nowszej karty graficznej możemy liczyć na 78 klatek na sekundę, jednakże stara uzyskuje dalej całkiem satysfakcjonujące 59 klatek na sekundę średnio. Przechodząc do Red Dead Redemption 2 na ustawieniach średnich, możemy liczyć na nowszej karcie na aż 82 klatki na sekundę średnio, jednak staruszek również daje sobie tutaj całkiem nieźle radę.
Need for Speed Heat na ustawieniach Ultra, no to już troszeczkę inna para kaloszy. Tutaj bez najmniejszego problemu zyskujemy średnio 88 klatek na sekundę średnio w przypadku nowszej karty. No tutaj ta różnica jest już dość znacząca. Podobnie zresztą wygląda sytuacja w przypadku gry Control na ustawieniach wysokich. Na nowszej karcie 72 klatki, na starszej 41. Doom Eternal to gra, która jest fenomenalnie dobrze zoptymalizowana. Tutaj nawet starsza karta uzyskuje wynik na poziomie 101 klatek na sekundę średnio. Jednak nowsza karta uzyskuje mimo wszystko dużo większy wynik w postaci 143 klatek na sekundę średnio. Metro Exodus to gra, która jest bardzo wymagająca graficznie. Tutaj na presecie normal możemy liczyć na 90 klatek na sekundę średnio w przypadku nowszej karty, no i 54 w przypadku starszej. No i na sam koniec Assassin's Creed Odyssey na ustawieniach Ultra, również dość wymagająca gra. Wyniki całkiem w porządku w przypadku nowej karty, 57 klatek na sekundę średnio, a staruszek uzyskuje 39 klatek. Jak więc widzicie po testach, nawet ta starsza karta trzyma się całkiem nieźle po 5 latach, w tytułach, które jakby nie było, wiele z nich miało swoją premierę naprawdę niedawno. Więc jest to dość imponujące, że karty AMD całkiem nieźle się starzeją. No i w przypadku, gdy ktoś ma starszą kartę, jasne, może się pokusić o upgrade i tych klatek będzie miał zdecydowanie więcej, ale również jeżeli ktoś z Was planuje zakup nowej karty, no to taki 5600 XT może się okazać całkiem niezłym wyborem. Jednak przez te 5 lat myślę, że najwięcej zmieniło się w kwestii sterowników. Stary Radeon R9 395 lat temu używał jeszcze sterowników, które nazywały się Catalyst. No i można powiedzieć, że tamten sterownik rzeczywiście był tylko sterownikiem, bo mogliśmy tam ustawić zaledwie kilka rzeczy. Dzisiejszy sterownik Adrenalin jest zdecydowanie bardziej rozbudowany i szczerze mówiąc to jest bardziej takie centrum do zarządzania grami, niż tylko sterowanie samą kartą graficzną. I co fajne, również dla Radeona R9 390 ta nowa wersja sterowników jest dostępna. Oczywiście nie są tam dostępne wszystkie funkcje, a część z nich jest całkiem spoko i chciałbym je teraz omówić. Na pierwszy ogień pójdzie funkcja, która nazywa się Anti-Lag. To jest funkcja, która ma za zadanie redukować tak zwany input lag i wszystkie opóźnienia, które wynikają z wciskania klawiszy na myszce czy klawiaturze. W praktyce podczas testowania w Wiedźminie nie zauważyłem jakiejś specjalnej różnicy w frame time, gdy testowałem funkcję włączoną czy wyłączoną. W CS-ie było tak samo, bo frame time był tak niski, że szczerze mówiąc nie widziałem żadnej różnicy. Tak, no tak. Nie wiem co to niby zmienia, ale tak. Myślę jednak, że to może być wina albo MSI Afterburnera, albo po prostu ja nie gram na aż tak wysokim poziomie, żeby te opóźnienia wyczuć, czy one występują, czy nie. Kolejna funkcja nazywa się Radeon Chill i pozwala na obniżenie zegarów karty graficznej wówczas, gdy w grze przykładowo stoimy w miejscu i się nie ruszamy. W momencie, gdy zaczynamy się ruszać, karta momentalnie podbija swoje zegary, no i możemy cieszyć się pełną wydajnością. Oczywiście tutaj w ustawieniach możemy sobie wybrać, jaką minimalną klatek na sekundę wartość chcielibyśmy oglądać. No i myślę, ta funkcja będzie korzystna dla osób, które głównie grają w gry bardziej statyczne, takie jak Cywilizacja, albo jak ktoś z Was gra w czołgi i siedzi w krzaczorach i czeka na przeciwnika, no to wówczas, gdy siedzicie w krzakach, może Wam ta wartość spaść do 60 klatek, a gdy atakujecie, macie od razu pełną ilość FPS-ów. No i jest to przydatne ze względu na energooszczędność, bo karta nie pracuje cały czas na 100%, no i również możemy mieć dzięki temu troszeczkę niższe temperatury. Kolejna funkcja nazywa się Radeon Boost i jest dostępna tylko i wyłącznie w niektórych grach i ona obniża rozdzielczość, gdy robimy gwałtowne ruchy myszką. I tutaj w przypadku Full HD nie zauważyłem dużej różnicy w GTA 5, ale w momencie, gdy miałem rozdzielczość 4K, rzeczywiście podczas świrowania, gdy ruszałem myszką bardzo gwałtownie, ta wartość FPS-ów rzeczywiście wzrastała. I szczerze mówiąc, działa to spoko. Nie zauważyłem, żeby to wyglądało jakoś bardzo źle. Rzeczywiście można zyskać troszeczkę klatek w momencie, gdy się obracamy, ale czy jest to przydatne?
No, szczerze mówiąc, mam trochę mieszane co do tego uczucia. No i ostatnią funkcją jest Image Sharpening. Pozwala nam to uzyskać troszeczkę więcej FPS-ów w grach kosztem rozdzielczości. Jest to trochę podobne do DLSS-a NVIDII, ale działa w trochę inny sposób i jest manualne. Chodzi o to, że przykładowo możemy ustawić sobie rozdzielczość naszej gry na 90%, więc będzie ona troszeczkę niższa niż nasza natywna rozdzielczość monitora. No i algorytm na bazie kontrastu będzie próbował wyostrzyć niektóre krawędzie. I rzeczywiście podnosi to ilość klatek i szczerze mówiąc ja nie zauważyłem nawet specjalnie jakiejś większej różnicy pomiędzy jakością obrazu. No myślę, że wy tutaj na YouTubie również nie będziecie jej widzieć ze względu na kompresję, ale rzeczywiście można wyrwać kilka dodatkowych klatek. No i co też ważne, Image Sharpening działa w bardzo wielu tytułach. No i na sam koniec zostawiłem jeszcze kulturę pracy samej karty. No i tutaj, gdy kartowałem kartę pół godziny furmarkiem, temperatury nie przekroczyły ani razu 74 stopni. No i ważne jest to, że zestaw był również bardzo cichy. Podczas spoczynku cały mój zestaw generował 46 decybeli, natomiast gdy był obciążony furmarkiem przez ponad pół godziny, generował zaledwie o 1 decybel więcej. Więc ta karta graficzna w wydaniu od XFX jest naprawdę bardzo, bardzo cichutka i nawet pod pełnym obciążeniem przez długą ilość czasu. Na pewno polecę wszystkim fanom ciszy. Rzeczywiście, karty AMD przez 5 lat nie próżnowały i możemy zauważyć tutaj progres pod kątem wydajności, ale myślę, że największy ten progres mimo wszystko dotknął tego sterownika, który jest teraz bardzo przyjemny w obsłudze, no i ma sporo nowych feature'ów. Więc jeżeli ktoś z Was się zastanawia nad upgrade'em karty, no to rzeczywiście można rozważyć taką opcję. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.